w Polsce, jakie warto przyjąć kierunki, jakie wątki do rozważania i liczę, że dojdzie tutaj do bardzo owocnej dyskusji. Mam nadzieję, że będziemy z niej pełni nowych przemyśleń. I witam pana ministra. Szanowni Państwo, nie ukrywam, że jestem trochę wzruszony, ponieważ w tych m.in. w tej sali ponad 30 lat temu wysłuchiwałem wykładów, a niecałe jeszcze ćwierć wieku temu sam te wykłady prowadziłem z historii nowożytnej Polski i historii powszechnej oraz z elementów historii sztuki na historię oczywiście na Wydziale Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Potem porwało mnie dziennikarstwo i polityka i tak zostało, polityka została do dziś, ale tu są, można powiedzieć, moje intelektualne korzenie. Koło zaprosiło mnie do rozważań na temat kondycji polskiej kultury, polityki kulturalnej, rządu, który reprezentuje i ministerstwa konkretnego, które jako wiceminister reprezentuje. I na ten temat pozwolicie Państwo, że powiem parę słów, aczkolwiek proszę mi wybaczyć, ale będę się raczej koncentrował na rzeczach, które są pod moją szczególną odpowiedzialnością, bo są mi po prostu najbliższe i o nich będę chciał nieco szerzej opowiedzieć. Zacznę może i to w tym gronie, jak sądzę, nie jest żadnym odkryciem, ale czasami taki spór jednak się toczy na temat tego, jakie sfery życia publicznego, zwłaszcza społecznego, powinny bardziej podlegać regułom wolnorynkowym, a jakie bardziej finansowaniu czy mecenatowi państwa. Ja uważam i myślę, że to jest pogląd dominujący w cywilizacji Zachodu, że są takie trzy sfery życia społecznego, których mecenat państwowy powinien być jednak istotny, a może nawet silniejszy od mecenatu prywatnego. To jest mecenat, może to nie najlepsze określenie, to określenie dobre do kultury, ale mówię o skali finansowania po prostu trzech sfer życia społecznego. To jest oczywiście zdrowie publiczne, to jest edukacja i to jest właśnie kultura. W tych trzech sferach życia społecznego moim zdaniem musi być ambitne finansowanie publiczne, czyli w gruncie rzeczy państwowe czy samorządowe, ale ja zaliczam samorządy też do struktur dobrze zorganizowanego państwa. I w tej dziedzinie, jeśli chodzi o kulturę, mieliśmy przez pierwsze ćwierćwiecze naszej niepodległości po 1989 roku cały czas takie poczucie niedosytu, polegające m.in. na tym, że w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, ale z nimi szczególnie lubimy się porównywać po 2004 roku, kultura była finansowana bardzo skromnie, jeśli chodzi o udział w budżecie państwa. I dopiero właściwie w tym roku, w tym budżecie, który realizujemy w roku 2016, osiągnęliśmy średnią europejską. Średnią, która jest charakterystyczna dla krajów Unii Europejskiej. Ona i tak jest dosyć skromna, bo wynosi 1% budżetu państwa, ale to już jest suma pieniędzy, która pozwala na prowadzenie dosyć aktywnej polityki kulturalnej opartej o te pieniądze. Moje środowisko polityczne zawsze głosiło we wszystkich swoich dokumentach programowych, a dokumenty programowe to jest nasza charakterystyka, bo co jakiś czas nowy dokument programowy przedstawiamy, odświeżamy go. Zawsze, jeśli chodzi o kulturę, zawsze mówiło, że tutaj musi być wielowymiarowy mecenat państwa, jeśli chodzi o kulturę. Żadna sfera życia kulturalnego nie może być pominięta, wszystkie muszą mieć szansę znalezienia dofinansowania ze środków publicznych. Więc przywiązujemy do mecenatu państwowego w kulturze bardzo dużą rolę i duże znaczenie. Świadczy o tym również to ma wymiar pewnego symbolu i to jest naprawdę bardzo świadoma decyzja, że po raz pierwszy w historii polskich rządów po 1989 roku minister kultury i dziedzictwa narodowego nie jest taką osobą, którą się tam na samym końcu wyznacza, jak już wszystkie ważne stanowiska wszystkim ważnym politykom rozdzieliło, to gdzieś tam na końcu się myślała, a jeszcze została ta kultura i trzeba kogoś tam dać. Nie, tutaj w naszym przypadku to stanowisko objął polityk z nami związany, który otrzymał od razu rangę wicepremiera. I to ma wymiar symbolu, że w naszym rządzie minister kultury jest jednocześnie wicepremierem, a wicepremierów jest zaledwie trzech.
Zależy nam bardzo na stabilnym działaniu instytucji kultury. Instytucje kultury w Polsce są od reformy samorządowej z 1999 roku w większości w rękach samorządów. Ale samorządy to jest też część władzy publicznej i my się od odpowiedzialności za ich los, za ich kondycję nie uchylamy w ministerstwie. Mamy bardzo rozbudowany system grantów, 33 różnego rodzaju programy i te wszystkie instytucje kultury zarządzane przez samorządy, ale również instytucje tworzone przez NGOsy czy prywatne instytucje mogą na te granty występować i tak czynią. W bezpośredniej odpowiedzialności ministra kultury jest stosunkowo niewiele instytucji, ale takich, można powiedzieć, stuprocentowa własność jest, Ministerstwo Kultury obejmuje niewiele instytucji, natomiast w takiej skali, natomiast są to oczywiście instytucje kluczowe. Różnie się szacuje dzisiaj potencjał polskich instytucji kultury i tak zwanych przemysłów kultury, ile to jest polskiego PKB, to zależy jak się liczy, są różne metody tego liczenia, ale no, utarło się mniej więcej w różnych szacunkach, że to jest od 5 do 7% PKB. Kultura wytwarza szeroko rozumiana, łącznie z mediami od 5 do 7% PKB, a więc jest to istotny udział. Ludzi zaangażowanych w przemysły kultury, to jest takie dosyć może anachroniczne określenie, ale lepszego jeszcze nikt nie wymyślił, jest więcej, nawet w samej sferze medialnej, jest więcej niż na przykład w górnictwie czy na polskiej kolei. O tym też warto pamiętać, bo często dyskutujemy o kondycji właśnie górnictwa czy polskiej kolei i uważamy, że to jest bardzo ważny problem do rozwiązania, a nie pamiętamy albo nie wiemy, że więcej ludzi w przemysłach kultury pracuje niż w tych branżach. Więc i to jest w dodatku tendencja rozwojowa. Przemysły kultury, czyli istotna część gospodarki polegającej na usługach, na ofercie kulturowej, to jest istotna część po prostu gospodarki dzisiaj w Polsce. Chcę Państwu powiedzieć parę słów o rzeczach, które w ostatnich 3 miesiącach wyznaczyliśmy jako kierunki naszej polityki kulturalnej, ministerstwa, które reprezentuję. I skupię się najpierw na elementach związanych z polityką historyczną, polityką pamięci. Bo uważamy, że to jest bardzo ważny obszar aktywności państwa. Przez prawie 20 lat była taka dyskusja w Polsce, która poddawała wątpliwość, czy państwo w ogóle powinno jakąkolwiek politykę historyczną, czy politykę pamięci uprawiać. Słyszeliśmy hasła polityczne pod tytułem wybierzmy przyszłość, zostawmy historię historykom, państwu nic do tego, jeżeli państwo się w to miesza, to na ogół się kończy po prostu jakąś zwykłą propagandą. Tymczasem wszystkie poważne państwa prowadzą politykę historyczną, po prostu decydują i to jest nawet w takim wymiarze absolutnie podstawowym, wydaje się oczywiste, ale nie dla wszystkich jest oczywiste, bo przecież ktoś musi decydować, na przykład jakie są wizerunki na naszych banknotach czy monetach. Ktoś musi decydować, jak możemy nazywać ulice czy place, a jak nie możemy nazywać. Tak? Ktoś musi decydować, czy jakie pomniki stawiamy, a czy ich stawiać nie chcemy. To są wszystko elementy polityki historycznej, polityki pamięci i jakaś władza o takich rzeczach decydować musi. Ale spór w ostatnich latach dotyczył raczej tej części polityki historycznej, która mówi o narracji. Co chcemy o sobie opowiedzieć? O Polsce, o Polakach. Co chcemy opowiedzieć samym sobie i co chcemy opowiedzieć światu o nas i jakimi instrumentami. I tutaj w latach 90. właściwie nic się w tej sprawie nie działo. Dopiero na początku, na przełomie wieków, dzięki powstawaniu pierwszych instytucji, które polityką historyczną zaczęły się zajmować, coś się ruszyło. Zaczęło się od Instytutu Pamięci Narodowej oczywiście, 99 rok, to jest instytucja, która już ma, nie, 2000 rok, to jest instytucja, która ma 16 lat. I to jest właśnie przykład systematycznej polityki historycznej, polegającej na badaniach, na publikacjach, na konferencjach, na edukacji, która również chodzi do szkół i przybliżaniu tego polskiego doświadczenia historycznego z lat 1939-1989. Drugą taką instytucją bardzo znaną, która powstała kilka lat później, w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, to jest oczywiście Muzeum Powstania Warszawskiego. Też było dużo wątpliwości, a po co, kolejną klęskę upamiętniamy i tak dalej, i tak dalej.
nikomu to nie jest potrzebne, a dzisiaj widzimy, jaką frekwencję ma to muzeum w pierwszej dziesiątce najchętniej odwiedzanych muzeów w Polsce, w pierwszej trójce wśród muzeów warszawskich. Widocznie taka potrzeba społeczna jest, żeby takie muzeum funkcjonowało i żeby ten kawałek polskiej historii i refleksje wokół tego kawałka polskiej historii, żeby taką refleksję uruchamiać. Powstałe Muzeum Historii Żydów Polskich jest niezwykle istotna instytucja ze względu na skomplikowane, trudne i czasami słabo znane albo wręcz zakłamane opowieści o relacjach polsko-żydowskich w ostatnim tysiącleciu. Również istotne dlatego, że jak wiemy w projektach czy w programach edukacyjnych państwa Izrael jest systematyczne odwiedzanie Polski przez młodych ludzi z Izraela, wszystkich, często ich przecież widzimy na polskich ulicach, polskich miastach, tylko że ten system edukacyjny w dużej mierze polegał na tym, że oni odwiedzali wyłącznie obozy zagłady i wracali do Izraela z wizerunkiem Polski jako wielkim cmentarzyskiem. Nie pamiętając o tym, że owszem, ktoś tu przyszedł i ktoś tych Żydów w Polsce wymordował i zorganizował fabryczną śmierć temu narodowi. Natomiast przedtem, przez tysiąc lat, tutaj było życie żydowskie. Przy wszystkich mankamentach, czasami kontrowersjach, mimo wszystko, można powiedzieć, kulturowo i religijnie najbardziej widoczne, przynajmniej przez kilka stuleci, w całej diasporze i z szansą na rozwój. Tak? I o tym trzeba przypominać i to Muzeum Historii Żydów Polskich przede wszystkim o tym opowiada, że Polska była historii tego narodu, która liczy sobie już ponad 3000 lat, przez kilkaset lat najważniejszą ojczyzną. Ale mamy też takie poczucie, że ta mapa instytucjonalna, która pomaga w prowadzeniu polityki historycznej, właśnie trwałej, instytucjonalnej, systematycznie prowadzonej, jest daleko niepełna. Dlatego zrewitalizowaliśmy projekt Muzeum Historii Polski, bo trochę jest dziwne, że takiego muzeum w Polsce nie ma, gdzie na przykład cudzoziemiec przyjeżdżający do Warszawy na 3 dni na jakąś konferencję bądź w celach biznesowych, jeden dzień ma wolny i na przykład ktoś go zaciekawi. A właściwie w jakim ja kraju jestem, jaka jest historia tego kraju, na czym jego specyfika polega i chcę zobaczyć jakąś opowieść o historii tego kraju i nie ma gdzie pójść. Ma tylko wycinki jakieś, ale nie ma gdzie pójść, więc takie muzeum jest niezwykle potrzebne i takie muzeum powstanie. W Warszawie do 2018 roku na stulecie niepodległości będzie zbudowane na Cytadeli Warszawskiej. Tam też będzie nowe Muzeum Wojska Polskiego zbudowane do roku 2020, a funkcjonuje już obok Muzeum 10 Pawilonu i Muzeum Katyńskie, a więc będziemy mieli na Cytadeli Warszawskiej takie, nazwę to wzgórze muzeów, historycznych muzeów. Przyspieszyliśmy też pracę nad powołaniem Muzeum Józefa Piłsudskiego. Moim zdaniem tę postać trzeba instytucjonalnie ukorzenić, ponieważ wszystkie badania wśród Polaków prowadzone przez ostatnie 20 lat z takim prostym pytaniem, kto był najważniejszym Polakiem w historii, tysiącletniej historii Polski, pokazują, że zawsze w pierwszej dwójce jest, czasem w różnej kolejności, ale w pierwszej dwójce jest albo Jan Paweł II, albo Józef Piłsudski, albo ten jest pierwszy, albo ten jest drugi. Ale zawsze proszę. Nie, ja te badania systematycznie śledzę. Kolejne postaci są na kolejnych miejscach, ale w pierwszej dwójce jest zawsze Jan Paweł II i Józef Piłsudski. Więc takie muzeum powstanie w Słowicku oczywiście. I to będzie muzeum opowiadające nie tylko o Józefie Piłsudskim, ale też o fenomenie II Rzeczpospolitej, o historii II Rzeczpospolitej. Wila Nowy z kolei powstanie i też będzie otwarte za kilka lat. Muzeum Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego. Wydaje nam się oczywiste, że te dwie postacie muszą być w formie instytucjonalnej, dobrze opowiedziane Polakom. I jeszcze parę takich rzeczy oddolnych, które postanowiliśmy wesprzeć, które powstają właśnie z inicjatywy samorządów i to dokładnie w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach, a wydaje nam się cenne i powinny powstać, jak na przykład
Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, nieprzypadkowo w Białymstoku taka inicjatywa powstała, bo na przykład w latach 1939-1941 to była główna stacja przeładunkowa, jeśli chodzi o wywożenie Polaków na wschód, a sama historia wywożenia Polaków na Sybir to jest historia 200 lat, od Konfederatów Barskich poczynając, po lata 40-50 naszego stulecia kończą, więc też jest o czym opowiadać. Dzielny prezydent Ostrołęki budował bez wsparcia władzy w ostatnich latach Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Poprzedni minister kultury uznał, że i to w oficjalnym dokumencie jest, że nie ma potrzeby społecznej na Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Polsce. W świetle tego, co widzieliśmy choćby kilka dni temu, wydaje się to dziwaczną opinią i postanowiliśmy tego prezydenta wesprzeć. Takie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce powstanie. Powstanie też takie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i polskiego podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego po 1944 roku w areszcie na Rakowieckiej, kawałku aresztu na Rakowieckiej, tam gdzie trzymano żołnierzy, tam gdzie trzymano polskich patriotów, tam gdzie są ślady po nich wyryte na murach czy na drewnianych drzwiach, tam gdzie te najważniejsze nazwiska były przetrzymywane i tam gdzie były też mordowane poprzez powieszenie albo rozstrzelanie. Więc takie miejsce pamięci też w Warszawie powstanie. Za kilka dni pojadę też na Rzeszowszczyznę, bo tam powstaje Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Nieprzypadkowo w takiej małej wsi Markowa pod Łańcutem, dlatego że to jest moim zdaniem najbardziej symboliczne miejsce dla takiego muzeum. Chodzi oczywiście o tragedię rodziny Ulmów, którzy ratując dwie rodziny żydowskie, razem z nimi w jednej stodole zostali spaleni. Pięcioro bodajże dzieci, a jeszcze matka pani Wilmowa w bardzo zaawansowanej ciąży. Więc takie muzeum też powinno w Polsce być, powinna taka opowieść w formie instytucjonalnej być przedstawiona. Z innych dziedzin, które bardzo uaktywniliśmy, to odzyskiwanie dóbr kultury. Tutaj jest jeszcze bardzo poważne zadanie do wykonania przed państwem polskim. Jak wiadomo, Polska straciła przeszło 70% materialnego dziedzictwa kultury w czasie II wojny światowej. Wywózki były w dwie strony, i na zachód, i na wschód. Wszystko mamy dobrze zidentyfikowane. W Ministerstwie Kultury jest rejestr ruchomych dóbr kultury wywiezionych w czasie II wojny, które są ciągle poszukiwane. I ten rejestr obejmuje 63 tysiące pozycji. Coś się fajnego zaczęło dziać w tej sprawie, dlatego że bardzo wiele muzeów zaczyna cyfryzować swoje zbiory. Również te, które są w magazynach. I ci nasi specjaliści bardzo skrupulatnie przeglądają teraz te scyfryzowane katalogi i zaczynają odnajdywać rzeczy, które gdzieś w magazynach sobie leżą od wielu, wielu lat, a się okazuje, że są polską własnością. Więc myślę, że w tej sprawie w najbliższych miesiącach, latach będziemy mieli naprawdę dużo sensacji, jeśli chodzi o odzyskiwanie ruchomych dóbr kultury. Było na was kilku działań, czy? Nie, chyba jeszcze nie. Ale na przykład słyszałem, że jesteśmy na tropie istotnej rzeźby Wita Stworza. Jeśli chodzi o film, bo to też jest przedmiotem mojej odpowiedzialności w ministerstwie, to muszę powiedzieć, że dzięki ustawie z 2005 roku, ustawie o kinematografii, i powołaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, film polski się odrodził. Przed 2005 rokiem naprawdę nie było żadnego takiego solidnego mechanizmu finansowania polskiego filmu i w tak dużym kraju jak Polska powstawało kilka filmów, 8, 9 w ciągu roku. Dzisiaj to jest od 40 do 60, ale oczywiście nie rzecz w ilości, tylko przy okazji takiej ilości zawsze pojawia się też jakaś jakość. I coraz więcej przecież mamy nagród międzynarodowych, coraz częściej polskie filmy są zauważane. Ale powiem też od razu, że mamy poczucie jednak pewnej bariery, że pewne gatunki filmowe nie mogą się rozwinąć nadal z braku finansów. To jest z powodu braku finansów, ponieważ Polski Instytut Sztuki Filmowej to jest taki mechanizm kolekcjonowania pieniędzy z rynku na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Kolekcjonuje na ogół około 140 milionów złotych rocznie i to jest pieniądz na wszystkie polskie filmy. Oczywiście można te pieniądze też szukać gdzie indziej, w firmach, wśród sponsorów, kooproducentów i tak dalej, czasem kooproducentów zagranicznych, ale państwo polskie póki co dysponuje niestety tylko taką kwotą.
Ona już daje szansę na te kilkadziesiąt produkcji rocznie, no ale ile możemy taki film dołożyć? 3 miliony, 5 milionów. A jest problem z filmem historycznym i też o tym mówię bardzo wyraźnie. My chcemy uruchomić zupełnie nowy mechanizm finansowania filmu historycznego w Polsce, który wymaga nakładów często nawet dziesięciokrotnie większych niż typowy, jakiś dobry film opowiadający o współczesności, z oczywistych względów. Plenery, kostiumy, nie wiem, że jeżeli to jest film, który dotyka epizodów wojennych, to oczywiście stare uzbrojenie i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko, scenografia, to wszystko wymaga bardzo, bardzo dużych nakładów i jest bardzo kosztowne. Więc, a uważamy też, że w ramach właśnie szeroko rozumianej polityki historycznej o naszej historii, o naszym losie, o tym, jak chcemy być i sami postrzegani i postrzegani w świecie, w tej formie trzeba opowiadać. Bo jeżeli my nie będziemy opowiadać w tej formie o nas samych, to inni opowiadają o nas, czasami w taki sposób, że spadamy z krzesła albo jesteśmy bardzo zagniewani, prawda? Więc nie można do tego dopuścić, żeby inni wyłącznie o nas opowiadali, a my o sobie nic. W formie tak popularnej, jako najpopularniejszej właściwie formie kultury masowej, dzisiaj jako miejsce. To przydaje ten przykład 4 razy mniejszych Czech. Czesi zrobili znakomity, moim zdaniem, film w reżyserii Spracha o lotnikach czeskich broniących Anglii. Z rozmachem naprawdę zrobiony film. Z niezwykle dramatyczną historią konkretnych osób. A ich było tam kilka razy mniej niż polskich lotników. Polska takiego filmu nie zrobiła. Czesi zrobili film o małym oddziale, który dzielnie walczył u boku Anglików w Tobruku. A to był oddział, który był pod oddziałem wielkiej polskiej brygady. A my nie mamy takiego filmu. Czesi o swoich tam kilkudziesięciu chłopcach opowiedzieli, a Polacy nie opowiedzieli. Daję to tylko jako przykład, że naprawdę to jest kwestia decyzji po prostu. Decyzji finansowej, decyzji scenariuszowej, decyzji konkursowej. Można konkursy na filmy ogłaszać. Nie ma żadnego wstydu, że władza publiczna ogłasza konkursy. 10 lat temu na przykład ogłoszono konkurs na film o Powstaniu Warszawskim, zeszło 12 scenariuszy, niektóre zostały zrealizowane. Możemy je oczywiście różnie oceniać, czy były udane, czy nieudane, ale są, tak? Ale coś się wokół tej sprawy zadziało. Więc to też jest taka inspiracja, można powiedzieć, ze strony władzy, żeby takie filmy powstawały. A filmowcy, nawet się ostatnio spotkałem, bo wręczałem tam nominację do tych Orłów, najważniejszej polskiej nagrody filmowej, za całokształt dorobku życiowego nagrodę dostał Janusz Gajos. I taki kontakt z filmowcami mam. Filmowcy sygnalizują, że oni mają naprawdę mnóstwo fajnych projektów, z którymi chodzą i odbijają się od ściany, bo nikt nie ma takich pieniędzy, żeby te projekty móc zrealizować, więc w tej sprawie trzeba uruchomić nowy mechanizm. To może tyle tytułem wstępu, bo ja bym wolał właściwie, żeby to spotkanie zamieniło się w rozmowę, w dyskusję. Oczywiście różne inne obszary, które Państwa interesują, bo ja się skupiłem na tym, czym ja się przede wszystkim zajmuję, to też chętnie podejmę. Jak również, nie ma żadnego problemu, jeśli Państwo będą chcieli porozmawiać o innych kwestiach, na przykład politycznych, które wykraczają poza zakres odpowiedzialności ministerstwa kultury. Jestem na to otwarty. Wspomniał Pan o tym, że według Pana państwo powinno prowadzić taką aktywną politykę kulturalną, no bo jest to też coś, co jest pewną praktyką, ale znacznie państw większych od Polski. A wtedy jaką rolę pełni w ogóle kultura w państwie, czy tylko jako taki... Czy tylko jako pewien nośnik wspólnych przekonań, czy jednak ta kultura w państwie ma pełnić jeszcze jakieś inne funkcje? Czy jedynie ma być to forma takiej pamięci zbiorowej i wspominania, czy utrwalania pewnych wzorców, pewnych pożądanych postaw? Myślę, że kultura przede wszystkim służy temu, żebyśmy byli bardziej ludźmi, że kontakt z dziełami kultury, zwłaszcza takimi klasycznymi, bardziej sprawdzonymi, takimi, które no, niosą wiele takich jakichś humanistycznych treści, po prostu nie wiem, powodują jakąkolwiek refleksję na temat, no, taką refleksję, nad którą w kulturze światowej zawsze się zastanawiano, tak, czy byliśmy, jaki jest sens naszego życia, jak się zmagać ze śmiercią, co po tej śmierci i tak dalej,
że to wszystko w kulturze istnieje, w każdej dziedzinie kultury, i literackiej, i plastycznej, i muzycznej również. Wrażliwość muzyczna jest tutaj, też o tych wszystkich rzeczach opowiada niewerbalnie, więc to przede wszystkim temu kultura ma służyć, żebyśmy się czuli lepszymi ludźmi, albo nie wiem, uruchamiali jakąś bardzo głębszą refleksję na temat naszego losu, naszego bytu i sensu naszego istnienia. A w wymiarze takim wspólnotowym jest oczywiście, są różnice między różnymi kulturami, tak? I cywilizacyjne, cywilizacją, nie wiem, kulturą cywilizacji Zachodu, a kulturą cywilizacji Chin na przykład. No są różnice, tak? Ale również w ramach kultury cywilizacji Zachodu są pewne różnice między kulturą polską, a kulturą hiszpańską, więc warto te rzeczy pielęgnować, uwypuklać, czasem dostrzegać te różnice, też wrażliwości. I myślę, że w każdej z tych kultur narodowych można odnaleźć to, o czym powiedziałem w punkcie pierwszym. Elementy, które uszlachetniają po prostu człowieka jako takiego. Zadałem to pytanie, ponieważ wśród tych wszystkich debat o polityce kulturalnej, o tym, jak państwo ma się zajmować rozwojem kultury, cały czas się uczestnicy tych debat skupiają na kulturze artystycznej, czyli takim, mam wrażenie, też nieco przestarzałym modelu pojmowania kultury przez pryzmat teatru, sztuk plastycznych, filmu. I brakuje cały czas mi takiego szerszego ujęcia tej kultury też jako pewnej formy aktywności. Też mi się to bardzo kojarzy ze statystykami uczestnictwa w kulturze, które polegają na pytaniu ludzi, kiedy ostatnio byłeś w teatrze, albo ile razy w ciągu roku chodzisz do kina. To znaczy, na ile kultura, o której my mówimy, jest po prostu kulturą artystyczną, a na ile jest to pewien też sposób rozwoju człowieka, jego życia w społeczeństwie. Poruszamy się w sferze nieprecyzyjnych pojęć, bo przecież funkcjonują też takie pojęcia jak kultura masowa i kultura wysoka, na przykład, albo nie wiem, kultura elitarna. I mimo że te pojęcia są nieprecyzyjne i czasami też krzyżujące się, to jednak warto nimi operować, tak? Jeżeli mówiłem na przykład o wielowymiarowym mecenacie władzy publicznej, która dysponuje jakimiś pieniędzmi nad kulturą, to uważam, że tego mecenatu kultura masowa, taka prosta kultura masowa nie wymaga. Że ona się broni sama jakby siłą swojej atrakcyjności rynkowej, tak? Natomiast wsparcia wymaga rzeczywiście kultura, nie wiem, tak wysoka, elitarna, bardziej wysublimowana, jak pan to nazwał, artystyczną, bo ona się rynkowo nie obroni. Aczkolwiek wiadomo, że na przykład film jest właśnie taką dziedziną crossową, gdzie możemy o nim myśleć i w kategoriach kultury masowej, ale też w kategoriach kultury artystycznej czy elitarnej, bo ona też ma, ta sfera kultury ma przecież mnóstwo różnego rodzaju gatunków, więc te gatunki są takie, że potrafią na siebie zarobić, ale są też takie, które nie potrafią, a i tak warto je tworzyć, bo nawet dla wąskich grup odbiorców, które mogą, czy dla ciągłości kultury mogą być istotne. Zastanawiam właśnie ten wątek, jak pan mówi, tego, że kultura masowa, tak zwana kultura masowa, broni się sama, a my musimy pomóc tej kulturze tak zwanej wysokiej w jakiś sposób przetrwać, no bo też ten podział na kulturę wysoką, kulturę masową, no już myślę od dobrych 20 paru lat, 30 lat, odkąd kulturoznawstwo też stało się taką pełnoprawną dziedziną nauki, jednak jest albo odrzucany, albo w pewien sposób przedefiniowany. To wystarczy przywołać Johna Fiskiego, który no zupełnie inaczej już podchodzi do kultury masowej czy kultury popularnej. I myślę też, że twierdzenie, że ta kultura masowa czy popularna sama się obroni z racji swojej po prostu natury i tego, że nie wiem, łatwo ją sprzedać, no jest chyba dosyć też takim kontrowersyjnym ujęciem, ponieważ no, sami wiemy, że państwa wspierają też, wydawałoby się, takie produkty kultury masowej, jak festiwale muzyczne, które no, powiedzmy nie są festiwalami, znaczy są też festiwale oczywiście muzyki pewnej klasycznej, ale są to też festiwale z muzyką popularną i jednak państwa decydują się wspierać tego typu imprezy. Ja myślę, że tutaj więcej na sali siedzi teoretyków niż ja. Ja jestem raczej praktykiem i staram się podejmować wyzwania, które przede mną stoją jako przed politykiem czy urzędnikiem, który jakiś urząd w danym momencie pełni.
jednak upieram się przy tym, że można operować nadal tymi pojęciami trochę różnicującymi i że przedmiotem odpowiedzialności władzy publicznej powinny być powinny być sfery kultury, które się same rynkowo nie potrafią obronić, a są wartościowe same w sobie, tak? I takie sfery kultury po prostu istnieją. Weźmy na przykład, żeby to zilustrować przykładem, który się toczy od 20 paru lat, media, tak? Media telewizyjne i radiowe, prywatne i publiczne. Ja uważam, że tutaj powinna być dosyć istotna różnica między ofertą programową mediów prywatnych i mediów publicznych. Bo takie dziedziny artyzmu, jak właśnie, nie wiem, teatr telewizji, czy koncert muzyki klasycznej, czy koncert muzyki jazzowej, on się bardzo często nie ma szansy obronić w sensie komercyjnym, że trzeba wydać na niego, na realizację tych form telewizyjnych czy radiowych jakieś tam pieniądze, a potem odzyskać poprzez sprzedaż reklam przy nich, tak? To się nie da bardzo często zbalansować, a warto, żeby takie programy jednak były dla bardziej wyrobionego odbiorcy, czy takiego, który takich ofert potrzebuje. Natomiast, nie wiem, koncert Dody Elektrody raczej zarobi na siebie. Tak się zastanawiam, że jakoś... No BBC chyba nie ma problemu ze sprzedawaniem też imprez z czymś, co ona się nazywa kulturą wysoką. BBC Proms raczej jest no, znaną imprezą i transmitowaną przez głośny. Ja się zgadzam, że takich mieszanów mieszania czy zaprzyjaźniania się obu tych sfer trzeba szukać. To pan dobry przykład podał się te Promsy. Szukać też takiego snobizmu na kulturę wyższą, tak? Takiego zdrowego snobizmu na kulturę wyższą. Trzeba tego wszystkiego szukać. Natomiast jeszcze raz powtarzam, to są nieprecyzyjne pojęcia, ale jednak no, istnieje coś takiego, że no, w skali masowej potomnik dobrej poezji jednak nikt nie sięgnie. Znaczy w skali masowej nie mamy szansy, żeby potomnik dobrej poezji ludzie sięgnęli, tak? Czy po dobry koncert, nie wiem, trzeciej symfonii Gustawa Malera. No jednak na masowego odbiorcę nie liczmy, bo jeżeli liczymy, to jesteśmy naiwni. I od razu też mi się nasunęło pytanie, kto według pana powinien wtedy mówić, co jest dobre, a co złe? To znaczy, co wspierać warto, a czego wspierać nie warto? Osoby odpowiedzialne za konkretne instytucje kultury. No a właśnie w jaki sposób mielibyśmy też te kompetencje osób weryfikować? Bo też zaczynamy wkraczać w taki obszar, powiedzmy, w którym zakładamy, że istnieje pewna grupa ludzi, która ma, którą uważamy za kompetentną do oceniania tych wszystkich dzieł kultury i zakładamy, że ten porządek rzeczy musi istnieć już. To znaczy mamy właśnie dyrektorów instytucji kultury, mamy krytyków, no i zakładamy, że skoro klasyfikowaliśmy pewną imprezę do właśnie kultury wysokiej i uznajemy, że ona się nie sprzedawała, no to cały czas musimy ją dofinansowywać z budżetu państwa. Potem kto zostaje dyrektorem publicznej instytucji, również instytucji kultury, decyduje władza. Decyduje władza. W mieście Gdańsk decyduje o tym prezydent miasta Gdańska, który jest politykiem. W Muzeum Narodowym należącym do marszałka województwa decyduje marszałek województwa, który jest politykiem. A w instytucjach narodowych, podległych ministerstwu, decyduje minister kultury, który jest politykiem. I namawiam do tego, żeby myśleć o tym w takich kategoriach, bo nawet dzisiaj rano miałem w Tok FM taki spór z Jackiem Żakowskim właśnie na ten temat, który bardzo często opisuje polityków jak z góry naznaczonych piętnem albo podejrzeniem działalności przestępczej. Partie polityczne to są organizacje przestępcze, a politycy to są przestępcy, tak? I wszystkie ich działania są podejrzane. A ja, proszę Państwa, zachęcam do myślenia o tym w kategoriach takich, możecie mi tylko zaufać, bo niczego nie jestem w stanie udowodnić. Żebyście uwierzyli, że do polityki i do partii politycznych również przychodzą ludzie z dobrymi intencjami, którzy chcą coś dobrego dla życia publicznego zrobić. Czasami się zepsują, czasami nie wiem, okazuje się, że w swoich obszarach są niekompetentni, czasami coś nabroją, ale są też tacy ludzie, którzy starają się dobrze dla dobra publicznego pracować. I jeżeli taki człowiek pełni
odpowiedzialnie funkcję polityczną, to decyduje o tym, i ma na to wpływ, to decyduje o tym, żeby na czele na przykład instytucji kultury stanął kompetentny człowiek. Dyrektorem teatru, żeby został człowiek, który tego polityka nie skompromituje, bo ludzie będą pamiętali, aha, to jest nominat tego polityka, tak? Żeby ten teatr nie przynosił wstydu i to kierownictwo nie przynosiło wstydu osobie, która wyznaczyła tego dyrektora dyrektorem teatru. Czy też, nie wiem, w muzeum, czy też w instytucji muzycznej i tak dalej, i tak dalej. Ale nie da się tego, proszę Państwa, uniknąć, że pieniędzmi naszymi publicznymi, z naszych podatków pochodzącymi w ramach budżetu państwa czy budżetów samorządów dysponują politycy, którzy wygrywają wybory, a w związku z tym ci politycy, którzy wygrywają wybory, decydują o tym, kto jest dyrektorem instytucji kultury. Oczywiście są mechanizmy też takie bardziej rozpraszające jak gdyby odpowiedzialność za te decyzje, na przykład konkursy, to jest bardzo dobry pomysł, żeby przeprowadzać konkursy. Ale i tak jak jest konkurs, to i tak na samym końcu no, ktoś musi podjąć decyzję. Zgłosiło się 5 równorzędnych kandydatów, wszyscy mają dobre kwalifikacje, trzeba podjąć decyzję. I od tej odpowiedzialności nie ma się co uchylać. Taką odpowiedzialność podejmują politycy. Przepraszam, czy można ad vocem odnośnie konkursów ja i... Żeby nam nie umknęły pewne tematy. Pan kieruje dyskusję, więc proszę zwracać się do pana. Więc chciałbym po prostu za chwilę zebrać wszystkie pytania i wtedy odpowiem, bo inaczej dyskusja nam się rozmyje. I właśnie chciałem zakończyć pierwszą część jeszcze takim pytaniem, czy to kreowanie polityki kulturalnej państwa, o którym pan minister mówił, czy to też nie jest forma pewnego długiego marszu na instytucje, bo jak czytałem wypowiedzi polityków z pańskiego ugrupowania, i to też wiadomo się pojawia co kolejne wybory w różnych państwach, to ten motyw właśnie przejmowania instytucji po to, żeby, co jest jakby przywilejem każdej partii rządzącej, wprowadzać określone trendy. Kojarzy mi się to bardzo z ideologią czy poglądami Antoniego Gramsciego, takiego polskiego filozofa marksistowskiego. No i zdziwiłem się w sumie, bo nie spodziewałem się, że znajdę aż tyle analogii między pismami marksisty i wypowiedziami polityków partii prawicowej. Wie pan, to rzeczywiście warto się zastanowić nad tym, kto póki co jest, kto triumfuje, tak, w instytucjach kultury, również w Polsce, ale też w Europie, tak? Bo rzeczywiście to hasło marszu czynienia rewolucji czy zmiany społecznej przez marsz na instytucje kultury ogłoszone przez Gramsciego w latach 70. jest przez zorganizowane środowisko lewicowe w Europie generalnie bardzo konsekwentnie realizowane. I to widać po prostu, nie wiem, w agendzie programowej, tematycznej wielu instytucji kultury, właśnie w decyzjach personalnych, kto jakimi instytucjami kieruje i tak dalej, i tak dalej. Zwrócę uwagę na przykład na to, że poprzedni minister kultury, zwany konserwatystą z Platformy Obywatelskiej, robiąc Kongres Kultury Polskiej przy okazji prezydencji polskiej w Unii Europejskiej, ten kongres zorganizował pod hasłem Kultura na rzecz zmiany społecznej. Proszę się zastanowić nad tym sformułowaniem. Kultura na rzecz zmiany społecznej. To jest hasło właśnie Gramsciego. I organizatorami tego Kongresu Kultury Polskiej było przede wszystkim środowisko krytyki politycznej, a głównym mówcą był Zygmunt Bauman. Uznanym pozycjowym. Więc wie pan, kto jest bardziej ofensywny w realizowaniu tego zadania, żeby przez kulturę zmieniać rzeczywistość społeczną? Mi się zawsze wydawało, no ja jestem konserwatystą z przekonań, że kultura jest przede wszystkim po to, żeby utrwalać to, co jest bardziej wartościowe w dorobku ludzkości i na podstawie tej podstawie, bo ją mamy, tak? Od, nie wiem, dorobku wielkiego antyku, średniowiecza i tak dalej, i kolejnych epok, wielkich dzieł literatury, sztuk plastycznych, muzyki i tak dalej, twórczo to kontynuować, tak? A nie zmieniać rzeczywistość społeczną socjotechnicznymi metodami, z których jedną z tych metod może być na przykład rewolucyjny program zmiany sposobu myślenia ludzi poprzez instytucje kultury. Jest taka pokusa, ona jest na lewicy. To mówmy sobie o tym otwarcie, bo tak jest.
A ja na przykład uważam, że kultura powinna czemu innemu służyć? Przede wszystkim ukorzenieniu we własnej kulturze i cywilizacji, poznaniu absolutnych podstawowych dzieł, które ta moja kultura czy cywilizacja wytworzyła i twórcze odbijanie się od tego z szacunkiem dla tej przeszłości, a nie z pogardą dla tej przeszłości. Myślę, że teraz jest ten czas, gdy możemy przejść do pytań z publiczności. Dokonamy jeszcze tylko zmiany technicznej. Pan minister raczej się zajmie ze mną miejscem, ja z mikrofonem ruszę na publikę. Ok? Dobrze. Bardzo dziękuję panu. Poprzednio pana wyciszyłem. Dziękuję bardzo. Można już zadawać pytanie? Troszkę się interesuję polityką kulturalną i śmiało mogę powiedzieć, że Ujazdowski i Selin to były jedne z jaśniejszych postaci, które zarządzały kulturą z tej po prawej stronie. W ogóle reprezentujecie panowie obok na przykład takiej osoby, której nie ma już na pierwszej linii PiS-u, takich jak Paweł Poncyliusz. Było tak zwane miękkie skrzydło, z którym można było rozmawiać. Nie ma dyskusji co do tego, że polityka historyczna została zaniedbana. Natomiast mnie bardzo interesuje, czy to przywrócenie jedno z tych haseł właśnie polityki historycznej będzie miało także wiele wspólnego z prawdą historyczną. Bo jeśli będziemy chcieli pokazywać bohaterów w jednym szeregu ze zdrajcami, jeśli politykę historyczną będą tworzyć w Polsce kibole, no to nie byłby to najlepszy moim zdaniem pomysł. Ja bym chciał, żeby więcej było takich działań jak pański sprzeciw przeciwko temu, żeby nie można było robić demonstracji na Placu Solidarności. To było ze strony tak zwanych środowisk patriotycznych. Mówię tak zwanych, dlatego że ja mimo tego, że nie zaliczam się do tych środowisk, to uważam się za patriotę. W ogóle handel pojęciem patriotyzmu w naszych czasach bardzo mi się to bardzo nie podoba. Tak samo jak mimo wszystko podobało mi się to, co zrobiła Wanda z Winogrodzka, która odpowiedziała na list Obywatelskiego Komitetu. Tak, dla Jana Klapy w Starym Teatrze w Krakowie. Prosiłbym o pytania. Teraz. Dobrze. Natomiast to były dwa, być może jedyne przypadki, kiedy mogę powiedzieć, że działania w PiS-u w polityce kulturalnej można było pochwalić. Nie zgadzam się z różnymi formami cenzury, która jest wprowadzana, począwszy od żenującej, delikatnej wpadki Marka Orłosia dotyczącej filmu Spotlight. Prosiłbym o pytanie. Tak, dobrze. Po brak konkursu. Pan powiedział, że to władza decyduje, kto ma być szefem instytucji kultury. Bardzo bym chciał, żeby pan dodał, panie ministrze, że władza przy opinii ekspertów. Są konkursy i one składają się z ekspertów, którzy rekomendują politykom, żebyśmy nie używali takich prostych skrótów myślowych, że to polityk decyduje, nie posiłkując się... Może pan minister... Tak, dobrze, to krótko pytanie, bo nie sobie tutaj skracam. Pańskie zdanie na temat Idy, film patriotyczny czy niepatriotyczny, puszczać czy nie puszczać? Ja chciałbym poznać zdanie pana ministra Selina, tak? Poproszę również o tak odpowiedź na takie pytanie, czy jest możliwe zmiany w ustawach o kulturze, o kołach kulturowych i tak dalej, które między innymi mogą prowadzić do zniesienia konkursu. Bo jeśli chodzi o media publiczne, mamy do czynienia z bardzo nieciekawym procesem mianowania. Nie ma konkursów, tylko mianuje się politycznie najczęściej wybrane osoby. Panie Piotrze, no dziękuję bardzo za komentarz, przydługi nieco. Ale bardzo ciekawy. Dobrze. Panie ministrze, czy zbieramy pytania, czy od razu? Myślę, że od razu. Tak. Taka więc oczywiście ja przyjmuję tę korektę, którą pan przedstawił, że władza decyduje, ale to jest decyzja jak gdyby na ostatecznym szczeblu. Na ogół tak jest, właściwie prawie zawsze tak jest, że posiłkujemy się opiniami ekspertów. One są zresztą często instytucjonalnie
te instytucje są instytucjonalnie obudowane grupami ekspertów, tak? Radami programowymi, radami powierniczymi, radami konsultacyjnymi itd., itd. I jest oczywiste, że zanim się podejmie ostateczną decyzję, a kto się podjąć musi, to się zasięga opinii znawców tematu, znawców przedmiotu, czyli właśnie ekspertów. Wie pan, pan tak trochę pogardliwie powiedział o tych kibolach, ale ja proponuję na taką jedną rzeczą się zastanowić. Na ogół, jak wiemy, dosyć prości ludzie, tak? Jeśli czymś żyją, chcą żyć jakimś mitem, chcą żyć jakimś kultem, to się zastanówmy, czy lepiej tym, czy innym mitem albo kultem. Czy lepiej się fascynować, nie wiem, światem gangsterów, czy światem bohaterów, tak? Więc nawet na takim rudymentarnym poziomie może dobrze się zainteresowali czymś innym. Bo za tym zainteresowaniem może pójść coś dalej. Jakaś książka przeczytana, jakaś fascynacja polegająca na tym, że pójdę na jakiś film dokumentalny opowiadający o tym człowieku, którego sobie na koszulce powiesiłem albo baner jakiś tam trzymałem i tak dalej, i tak dalej. No nic z tym złego, że powstaje jakiś kult, mit, często polegający na bardzo podstawowej wiedzy, a bardzo często też na stadnej reakcji, tak? Bo teraz to jest modne, to idę za tym, bo tam wódz kazał, ale bardzo często za tym może pójść jakieś dalsze zainteresowanie i ja nie widzę tutaj w tej sprawie nic złego. Prawda w dziełach kultury. No generalnie uważam, że ta triada, że w kulturze najlepiej, jeśli przedstawiamy prawdę, ale też opowiadamy o dobru i robimy to w sposób piękny. To ta triada moim zdaniem cały czas obowiązuje. Być może ktoś ją uzna za konserwatywną, ale ja uważam, że można powiedzieć, przez wieki bronią się takie dzieła, które właśnie starały się dotknąć prawdy, dobra i piękna. Tak? I moim zdaniem to się nie zmieni. Rzeczy, które próbują dezawuować prawdę, lansować zło, i podawać jakieś dzieła kultury w brzydkiej formie, one się historycznie moim zdaniem i tak nie obronią. Nikt ich nie będzie za 100 czy 200 lat pamiętał. Natomiast jeśli mówimy o konkretnych dziełach, zilustruję to przykładem. Wczoraj obejrzałem taki film, który jak sądzę jesienią będzie głośny, bo jesienią będzie jego premiera, pod tytułem Woły. Film trudny, bo ale skończony już? Jeszcze nie skończony, a tak w 92% skończony, więc już było co oglądać. I to jest właśnie ten problem. Jak obejrzałem ten film, to sobie to uświadomiłem, tak? Że każda scena, każdy epizod, każda drobna nawet historyjka w tym filmie jest prawdziwa. Jest prawdziwa. Nie można zarzucić nieprawdy, bo jest wzięta z zeznań, opowieści, pamiętników, udokumentowanych rzeczy, tak? Rzecz polega na tym, jak jest dzieło już w całości zrobione, jak wyglądają akcenty, jak wyglądają proporcje. Czy ktoś nie ma prawa uznać, bo być może ma, że akcenty czy proporcje są niesprawiedliwie rozdzielone. I to samo w sprawie Idy. Ja przyznam, że tego filmu nie widziałem, dlatego nie będę go oceniał tak ostatecznie, ale słyszałem, że rzecz właśnie polega na tym, że w tym filmie nie ma Niemców. Więc jest jakaś opowieść o trudnych relacjach polsko-żydowskich, tak? ale z kontekstu prawdopodobnie wynika, że nie wiadomo, kto nam ten tragedię sprowadził, zarówno na nas, Polaków, jak i na polskich Żydów, z którymi razem żyliśmy. Tak? Więc można mieć takie zastrzeżenia do dzieła kultury, wybitnego z tego, co wiem, dzieła kultury, Oscar nieprzypadkowy, tak? Ale można mieć uzasadnione zastrzeżenia w tej dziedzinie do takiego dzieła, tak? Że nie pozwala zrozumieć, jak naprawdę było, tak? Zwłaszcza cudzoziemcom, którzy tej rzeczywistości w ogóle... Dlaczego wiceminister kultury nie widział Idy? Bo ja tego nie rozumiem. Myślę, że jest jeszcze możliwość kontaktu. Nie z powodu żadnego bojkotu czy niechęci, tylko naprawdę, no proszę mi uwierzyć, aczkolwiek jest to najbardziej proste wyjaśnienie i może nawet kompromitujące dla mnie, naprawdę z braku czasu. No nie miałem kiedy usiąść z głowy. Teraz bym prosił o następne pytania. Widziałem, pani się słyszała długi czas. Jest jeszcze osób chętnych do zadania pytania. Dobrze, postaram się dać możliwość wypowiedzieć. Bardzo skondensowana forma, wtedy też bym prosił pana ministra o możliwe skondensowaną odpowiedź.
Ja może się odniosę na początku do kwestii właśnie recenzentów, które są instytucją bardzo fajną. I jakby dzięki naszej rozmowie zrozumiałam pewne prądy, które kierowali się recenzenci przy ostatnim konkursie. Tak, wyniki zostały ogłoszone teraz w tym tygodniu, konkursie na projekty kulturalne. No i tam miałam takie jedno spostrzeżenie, bo faktycznie, jeśli chodzi o imprezy muzyczne czy wydarzenia muzyczne, wygrały przede wszystkim projekty propagujące muzykę klasyczną bądź też jazzową. Nie zawsze najwyższych lotów, natomiast dobre wydarzenia próbujące muzykę rockową czy też inną, no nie dostały takiego finansowania, co jakby mnie jako kulturoznawczyni odrobinę boli, ale nie o tym. Natomiast chciałabym zadać pytanie, z kolei jakimi kryteriami kierowali się recenzenci projektów Obserwatorium Kultury? Dla niewtajemniczonych to jest projekt, to jest konkurs na badanie sektorów kreatywnych, tak, kultury jako takiej, działań oddolnych. No i tam poza tym, że jakby, nie wiem, bardzo mało podmiotów dostało to finansowanie, co pewnie można tłumaczyć na różne sposoby, tak, wiele bardzo wartościowych projektów prowadzonych przez instytucje naukowe bądź też ważne organizacje pozarządowe takiego finansowania nie dostały, natomiast dostały badania na temat Koziołka Matołka, na temat Dożynek 2016, na temat Ochotniczej Straży Pożarnej. Oczywiście tak jeszcze tam projekty religijne, to ja nawet jestem w stanie zrozumieć, natomiast jakby zastanawia mnie przy tak wąskim, przy tak niewielu projektach, które wygrały i przy tak wielu ważnych tematach, które były przez profesjonalne ośrodki badawcze poruszane, czy na pewno, to znaczy, czy jakby jaki był cel przyznania pieniędzy Dożynkom 2016? Wie pani, to jest, jeśli chodzi o granty, które przyznajemy i te 33 programy, które mają swój budżet, jakieś tam miliony złotych i które trzeba jakoś rozdzielić na bieżący rok, to jest sytuacja taka, że na ogół na każdy z tych programów przychodzi 10 razy więcej aplikacji niż pieniędzy, które są. I zawsze każdą decyzję można karykaturalnie sprzedać. Tak, że pani sobie znalazła dwie, trzy rzeczy, wobec których pani ma wątpliwości, ale być może gdyby pani przeczytała całą listę tych, którzy dostali, zarówno w programie Wydarzenia Artystyczne, jak i Obserwatorium Kultury, to sala by uznała, że nie, jest bardzo też dużo ciekawych rzeczy. Tylko złośliwie zawsze można sobie znaleźć dożynki i się na nich skupić, tak? Albo złośliwie można zauważyć, kto nie dostał i na przykład się skupić na tym, że jak to, no taka wartościowa rzecz została. Jeszcze jedno. Otóż właśnie pani dotknęła teraz problemu tych programów operacyjnych, które są w Ministerstwie Kultury, w których decyzje podejmują prawie wyłącznie eksperci. W ogóle minister nie podejmuje tych decyzji. W każdym programie operacyjnym jest zespół sterujący, złożony wyłącznie z ekspertów i oni podejmują decyzję o punktacji, a z punktacji wynika, kto dostaje, a kto nie. Bo jakąś decyzję trzeba podjąć. Niestety, z 80% wniosków odrzucić, bo nie ma aż takich pieniędzy, na przykład zilustruję to zabytkami. Mieliśmy 100 milionów złotych do rozdziału, to jest duża suma, ale wniosków przyszło na 900 milionów. Więc na 800 milionów ludzie nie dostali, różne instytucje czy zabytki nie dostały, na 100 milionów dostały. I teraz też pytanie. Jak to oceniać? Fachowcy w zespole sterującym, którzy wiedzieli, że tutaj jest potrzeba bardzo pilna, a tu na przykład ktoś może poczekać, musieli takie decyzje podejmować. Ale proszę dodać, że zmieniły się składy komisji po wyborach. To jest bardzo ważne. Zespołów sterujących? Komisji decydujących, eksperckich decydujących o rozdziale grant. Na pewno tak było w temacie Teatru Taniec. W zespołach sterujących częściowo się eksperci zmienili, ale oni się zmieniają co roku. Ale zmienili się po wyborach. Mamy do tego prawo. Okay. Co roku są inne składy. Absolutnie byłaby przestrzeń na złośliwą historię. Gdyby była koła 3 tematy w spośród 50 grantów. Ale w tym roku tych grantów zostało przyznanych niewiele ponad 10, chyba 11. Na który program? Na Obserwatorium Kultury. Mhm. Z czego właśnie, no, część jakaś inna czwarta to były organizacje związane z religią, a następnie część, czyli już właściwie jedna czwarta, to były te tematy
kilkadziesiąt wniosków, jak zakład wniosków było kilkadziesiąt, to jest problem. Wniosków, które złożyły chyba na uczelnie, dotykające ważnych problemów, badania kościołów, ja nie chcę być uczciwy, nie potrafię pani na to pytanie odpowiedzieć, bo to nie jest program, który jest właśnie w pionie mojej odpowiedzialności. Jest czterech ministrów, tak? Minister czy troje wiceministrów, to nie jest w pionie mojej odpowiedzialności. Nie znam nawet składu zespołu sterującego, bo to inny wiceminister wyznaczał. I jakieś decyzje ten zespół sterujący musiał podejmować. Musi pani po prostu sobie, jeżeli gdybyśmy mieli o tym uczciwie rozmawiać, to powinniśmy sobie wyświetlić te 10 decyzji pozytywnych i te 50 negatywnych, zobaczyć skład zespołu sterującego i sobie oceniać. Tak? Ja teraz nie jestem w stanie tego zrobić. 33 programy grantowe, kilka jest pode mną. Ja o tym mogę nieco szerzej powiedzieć. Tego programu i decyzji, które tam zostały podjęte, po prostu nie znam, bo tego jest za dużo, żeby jeden wiceminister to wszystko wiedział. Ale jeszcze się ustosunkuję do tego, bo pani na początku powiedziała, że w tych wydarzeniach artystycznych właśnie głównie klasyka i tak dalej, nie ma rocka. No to ja to zilustruję też takim przykładem uczestnictwem, tak, w wydarzeniu artystycznym. Otóż ja też bardzo lubię rocka klasycznego. Poszedłem ostatnio do klubu Progresja w Warszawie na koncert legendy zespołu King Crimson, Andrewa Belliwa, taki gitarzysta, który 20 lat zespołem King Crimson grał. Niby, kto jeszcze dzisiaj wie o King Crimson, czy o panu Belliu, który jest świetnym gitarzystą, tak? Proszę państwa, w klubie Progresja było 500 osób i wszyscy zapłacili po 150 zł. Nie ma takiej sytuacji przy koncertach muzyki klasycznej czy przy koncertach muzyki jazzowej. Mówię o tym dlatego, że to nie jest przecież topowe, super popularne kombo rockowe, a mimo to ten koncert solidnie na siebie zarobił. Tutaj żadnej pomocy nie trzeba. To się po prostu rynkowo samobroni. To ja mam pytanie może o instytucję. Jeszcze chciałem tylko do pana nawiązać, naprawdę na stronie ministerstwa jest opisane szczegółowe kryteria i tak jak pan minister powiedział, to eksperci wybierają. Są punkty, wystarczy to przeczytać i o wiele więcej można się dowiedzieć niż uderzając do pana ministra, bo no to jest tak skonstruowane, że grupy eksperckie wybierają projekty. Mimo, że często się można z nimi decyzjami nie zgodzić, ja też się nie zawsze zgadzam, ale tam jest to bardzo szczegółowo opisane. Natomiast ja chciałem się zapytać, ponieważ rozmawiamy w Gdańsku o instytucje kulturalne pomorskie, które już jedna z nich zostanie w tym roku prawdopodobnie, mam nadzieję, otwarta, a dwie kolejne ostatnio zostały postanowione, że zostaną niedługo otwarte, czyli Muzeum w Piaśnicy, Muzeum Westerplatte. Jaka jest wizja ministerstwa na te dwie instytucje? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie, ponieważ dotyczy instytucji, która w zasadzie jest już na ukończeniu, czyli Muzeum II Wojny Światowej, ponieważ o to też toczy się dosyć duży spór. Czy ministerstwo obecne zamierza jakąś zmienić sposób funkcjonowania tej instytucji, wpłynąć? Jaka jest właśnie wizja na to? Ja przepraszam, rzeczywiście w tej opowieści o polityce historycznej chyba to pominąłem, nie wiem nawet dlaczego tak wyszło, bo powinienem było o tym powiedzieć. Jeśli chodzi o Muzeum II Wojny Światowej, to jest wieloletni program rządowy realizowany i po prostu jest realizowany. Jest budżet na kolejne lata i chyba do roku 2019 przewidziany. Nie ukrywam, że jestem pewnym na etapie pewnej dyskusji o charakterze programowym z twórcami tego muzeum, z dyrekcją tego muzeum, z radą programową tego muzeum. I ta dyskusja jest dosyć twórcza. Wymieniamy się pismami, różne ekspertyzy powstają na temat tej narracji, która tam ma być. Bo wydaje mi się, mówiłem to też publicznie, pytania o to w jakichś audycjach medialnych, że jeżeli budujemy w Polsce Muzeum II Wojny Światowej, to ono powinno przede wszystkim opowiadać o polskiej interpretacji II Wojny Światowej, o polskim doświadczeniu, bo to jest moim zdaniem najbardziej interesujące nie tylko dla nas, ale też dla cudzoziemców. Nie sądzę, żeby Francuz odwiedzający Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej oczekiwał, że będzie tam jakaś obfita opowieść o etapach walki na froncie w 1940 roku we Francji i o fenomenie reżimu Vichy. Nie sądzę, żeby on tego szukał w Gdańsku. Natomiast myślę, że raczej będzie zainteresowany tym, co my opowiadamy. Bo każdy naród ma swoją interpretację II wojny światowej i swoje
jakby rzeczy, na których się bardziej skupia. Tak? To jest zupełnie naturalne, tak? Że Amerykanina bardziej desant w Normandii interesuje niż zmagania, nie wiem, fińsko-rosyjskie, tak? W 1939 i 1940 roku. I my też powinniśmy takie muzeum stworzyć i taką opowieść tam uruchomić. Mówię o tym dlatego, że właśnie z programu, które poznawałem i z opowieści, które słyszałem ze strony kierownictwa tego muzeum, tam jest, powiem to tak, nieco nadmierna pokusa pewnego uniwersalizmu, że opowiadamy uniwersalną historię o II wojnie światowej. Tego się nie da opowiedzieć, moim zdaniem. W sposób taki, żeby to było satysfakcjonujące dla osoby, która takie muzeum odwiedzi. Dlatego tak twórczo dyskutujemy o tym, żeby jednak trochę przesterować tę narrację w kierunku polskiego doświadczenia związanego z II wojną światową. Jeśli chodzi o Muzeum Westerplatte, to już próbowaliśmy takie muzeum utworzyć w latach 2005-2007, kiedy byliśmy u władzy. Nawet już pełnomocnik wojewody się pojawił, który to muzeum miał utworzyć. Dlaczego? Dlatego, że to jest akurat miejsce, które prawie wszyscy Polacy póki co znają. Tak? Każdy wie, co jest Westerplatte, a nawet wielu cudzoziemców zna. Wielu ludzi to miejsce odwiedza i co tam mają do obejrzenia. Dosyć atrakcyjne również przyrodnicze miejsce, tak, spacerowe, ale co to mają do obejrzenia? Co oni się dowiadują, czego oni się mogą tam dowiedzieć o epizodach czy poszczególnych etapach tej siedmiodniowej bitwy? O tym, czym dysponował polski żołnierz, czym dysponował żołnierz niemiecki, jak te ataki po poszczególnych etapach wyglądały, gdzie zginął pierwszy żołnierz II wojny światowej. Jest konkretne, zachowane miejsce, kawał betonu z otworem, na tym otworze zardzewiała zasuwa i można opowiedzieć o Konstantym Jezierskim, pierwszym żołnierzu poległym w II wojnie światowej, który zginął dokładnie w tym miejscu. Tak potem zginęło żołnierzy w tej wojnie kilkadziesiąt milionów, a to był absolutnie pierwszy. I nikt o tym nie opowiada. Ludzie po tym chodzą i to zadeptują. Nie wiedzą, że jest takie miejsce. Więc taka opowieść od human story wychodząca, bo to jest bardzo dzisiaj takie biorące, tak? Że opowiadamy o konkretnych ludziach, którzy w tej historii brali udział, może być niezwykle atrakcyjna i to będzie takie muzeum narracyjno-spacerowe, tak? Od miejsca do miejsca, od punktu do punktu. Tu się dowiadujemy o jednym epizodzie, tu o drugim, tu o człowieku, tu o kolejnym starciu i tak dalej, i sobie to wszystko poznajemy. I chcemy też, żeby w tym Muzeum Westerplatte była też opowieść, oczywiście nieco bardziej skrótowa, nie tak detaliczna jak o tych siedmiu dniach, o wojnie obronnej 39, bo tego też nikt nie, w Polsce póki co nikt nie opowiedział. O tej wojnie obronnej 1939, która tak naprawdę trwała do kwietnia 40. Tak, ostatni oddział umundurowany, zorganizowany, który walczył od kampanii wrześniowej walczył do kwietnia 1940 roku. Także taki jest pomysł na to muzeum. Będzie dużo oryginalnych artefaktów, bo one są zebrane. Każdy rodzaj broni, jakim dysponowała załoga Westerplatte, jest zebrany, skolekcjonowany. Różne atrakcyjne rzeczy z pamiątek osobistych również i nie mam gdzie tego pokazywać. Natomiast Muzeum Piaśnica to była też moja decyzja, ponieważ uważam, że pochodząc stąd, że to jest dramat, że ani Polacy, ani tym bardziej cudzoziemcy nie wiedzą, gdzie, w którym miejscu dokonano pierwszej masowej zbrodni ludobójstwa w ramach całej II wojny światowej. To jest dokładnie to miejsce. Ja nie mówię o zbrodniach ludobójstwa dokonywanych w ramach działań wojennych, bo one miały miejsce, tak? We wrześniu 39, konkretne rozstrzeliwania wziętych w niewolę żołnierzy polskich, bombardowanie Wielunia, bezbronnego miasta, to były zbrodnie ludobójstwa w ramach działań wojennych. Natomiast po zakończeniu działań wojennych, już w pierwszych dniach października, w sposób zorganizowany, państwowy, decyzją państwową, zbrodnie ludobójstwa zaczęły się w Lasach Piaśnickich i to na masową skalę. Historycy również szacują, niektórzy nawet do 12 tysięcy ludzi. Proszę Państwa, 12 tysięcy ludzi to są trzy Katynie. I kto o tym wie? Potem wszystko było i wszystko inne było potem. Palmiry, cały Holokaust żydowski, Katyń, zbrodnie, nie wiem, japońskie, ludobójcze. Wszystko było potem, to było pierwsze. I kto o tym, Szpęgarz też, oczywiście. To zresztą opowiemy, w tym Muzeum Piaśnica opowiemy też o Szpęgarsku i o Mniszku, bo były takie trzy miejsca na Pomorzu, gdzie wymordowano kogo? Mordowano, to była decyzja polityczna, po prostu polską elitę przywódczą.
inteligencję mundurowych, księży, zakonników i tak dalej, polską elitę przywódczą. I to trzeba opowiedzieć, bo niewiele osób o tym wie. Dlatego no, takie muzeum po prostu powstanie, bo póki co ludzie odwiedzają po prostu lasy, te masowe groby, ale nie mają takiego miejsca, gdzie o tej historii by się czegoś dowiedzieli. Tak? Mogą się pochylić oczywiście i uczcić tych ludzi tam pochowanych w tych masowych grobach, ale nie ma takiego miejsca, gdzie by była opowieść o tym, skąd to się wzięło, jaka była decyzja, jak tych ludzi, kogo brano, jak im wieziono. Są, no, już nie będę wchodził w szczegóły, bo to jest duży temat. Teraz powstaje taki film Filipa Briona Kammerdyner, który opowiada o skomplikowanych losach niemiecko-kaszubsko-polskich. I po raz pierwszy w polskiej kinematografii ta zbrodnia Kraśnicy będzie pokazana bardzo też jak realistycznie i dramatycznie. I to będzie, jak sądzę, bardzo poruszający fragment tego filmu. Muzeum Westerplatte chcemy, żeby było tak zupełnie zakończone, cała opowieść, wszystko zrobione do okrągłej rocznicy wybuchu II wojny światowej w 2019 roku. A Muzeum Piaśnica by się ruszyło gdzie, w ciągu najbliższych roku dwóch. Proszę bardzo. Dziękuję. Jeżeli pozwolisz, to nie wiem, czy może po spotkaniu jednak o tej idei Tomka Pewnińskiego bym się zapytał, czy uważasz, żeby teraz? Bo... To prosimy o pytanie, żeby minister mógł krótko. Okej. To jest idea naszego kolegi. Tylko jutro będziemy grzebać, bo zmarł. Tak, zmarł niestety. Przed śmiercią jeszcze zdołał do ciebie i do Maćka Łopińskiego napisać list o swojej idei, którą chodził od 2002 roku i bezskutecznie próbował ją zrealizować. Otóż w XVII wieku, na początku XVII wieku, w Gdańszczanie, Filip Kluwer opisał naszą jak gdyby tożsamość europejską po raz pierwszy na mapie geograficznej, czyli Europa to jest coś od Portugalii do Uralu. I to był 1616 rok. I Tomek chodził z taką myślą, że żeby to uczcić w sposób nawet europejski, tak, żeby próbował. My możemy to w sposób polski uczcić, tym bardziej, że to był Gdańszczanin, Polak wtedy był polski. I że w Polsce narodziła się tożsamość współczesna tożsamość europejska. Czyli czym jest Europa i dlaczego on państwo moskiewskie włączył do Europy? Bo było chrześcijańskie, było prawosławne, ale chrześcijańskie. I to decydowało o tym, co jest Europą, a co nie. I bym cię prosił, czy podejmiesz ten i tą ideę Tomka jakoś jako minister? Tak, jutro pochylając się nad grobem Tomka Bedyńskiego, oczywiście uważam, że należy to podjąć, ponieważ on zresztą znakomite artykuły napisał o Filipie Kluwerze już kilka lat temu i to jest warto zauważyć. 400 lat temu ktoś z polskich geografów, gdańskich geografów, opisał Europę geograficznie tak, jak ją do dzisiaj opisujemy. Do Uralu i do Gór Kaukazu, tak? Bo wcześniej ten opis geograficzny był dosyć chaotyczny. Dobrze, to może ja teraz zadam... To mam mikrofon, więc zadam pytanie. Katarzyna Szymaniuk, witam serdecznie. Dużo Pan mówi o historii, o martyrologii. Jednak zastanawiam się, będę pytała bardziej w kontekście filmów, nie ukrywam, że to jest bardzo bliski mi temat. Czy nie obawia się Pan, skoro ministerstwo planuje skupienie się na filmach historycznych, bądź też właśnie na martyrologicznych, nie ukrywajmy, nie bójmy się tego słowa jakby. Czy nie obawia się Pan, że takie filmy, na przykład jak film Małgorzaty Szumowskiej, Wody, Ciało, który jest na całym świecie dobrze odbierany, czy też wspomniana Ida, czy też filmy Wojciecha Smarzowskiego, które nie są, są w pewnym sensie może historyczne, tak jak Ida, natomiast filmy czy Smarzowskiego, czy Małgorzaty Szumowskiej są dofinansowane z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Polskiego, przepraszam. Czy nie obawia się Pan, że przez to, że część tych funduszy zostanie przesunięta siłą rzeczy na filmy historyczne, że takie filmy, które sprawiły... Od razu wyprowadzam Panią z błędu, bo nie lepiej nie wygnąć.
Dobrze. Ja mówiłem wyraźnie. Stworzymy nowy mechanizm na finansowanie filmów historycznych. To, czym dysponuje Polski Instytut Sztuki Filmowej, pozostaje. I wszystko, co te wszystkie tytuły, które pani wymieniła, ci artyści, dalej w takim samym stopniu, w takiej samej skali mogą Dobrze. Występować na filmy takie, o których pani mówi, do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dobrze, w takim razie... Po prostu dosypiemy dodatkowe pieniądze. Czyli twierdzi pan, że w kolejnym... że w budżecie na 2016 rok jest większy udział procentowy na kulturę. Zgadza się? Tak. Tak, dobrze. W takim razie zadam drugie pytanie. Drugie pytanie będzie polityczne, które też jest bliskie mojemu sercu. W jakim stopniu wybór na wicepremiera, ministra Glińskiego jest uwarunkowany politycznie, a w jakim stopniu jest uwarunkowany ważnością Ministerstwa Kultury? Jedno i drugie. Jedno i drugie. Proszę mi w takim razie wytłumaczyć, w jaki sposób mogło się zdarzyć, że minister kultury jakby nigdy nie był związany z kulturą. Wcześniej był premierem technicznym, był socjologiem. Wtedy byłam ekonomią, ekonomia może też jest kulturą. Brata ma reżysera. Nie, proszę, nie. Moje pytanie jest takie, jak minister obecny nigdy nie miał wspólnego z kulturą. Socjologia nie jest szeroko rozumianą kulturą. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób został uwarunkowany politycznie? Wie pani, tu ktoś przed chwilą wspomniał, że dobrym ministrem kultury był Kazimierz Michał Ujazdowski, który jest prawnikiem. Jakim prawem on został ministrem kultury? Proszę realnie tę sprawę oceniać. Po prostu tak nie tylko w Polsce jest, tak jest w Europie, że ministrami zostają politycy. Ci, którzy po prostu jakimiś swoimi horyzontami ogarniają sferę, którą im się powierza. Tak? I niekoniecznie musi być to człowiek z branży. Bardzo często jest tak, że człowiek z branży jest najgorszym ministrem. Można ilustrować różnymi innymi, również ministerstwami, że może lepiej, żeby człowiek z branży ministrem nie zostawał, różne historie możemy analizować. Więc ja nie widzę, znaczy nie wiem, z czego ja się mam tłumaczyć, że profesor socjologii, naukowiec został ministrem kultury? Ja się pytam o wicepremiera. A dlaczego nie może być wicepremierem wybitny socjolog? Nie rozumiem. Teraz przejdziemy do następnego pytania, się pojawia jeszcze pewnie dużo ciekawych wątków, widzę raz sam. Gdyby pan teraz się zgłasza już od pół godziny, zabrał pan głos. Za chwilę profesor Adamiec, za pana z tyłu i pan z przodu jeszcze jest. Okej, dobrze. Myślę, że mamy, panie ministrze, jeszcze troszeczkę czasu. Proszę bardzo. I tylko proszę mnie naprawdę o króciutkie pytanie. Jeszcze może pani dopowiem, że mamy trzech wicepremierów. Jeden jest filozofem, a jeden jest ekonomistą. Nie wiem, kto ma prawo być wicepremierem. Godnie. Dobry. Jestem z Wydziału Historii i tutaj nie boję się priorytetem na temat pani, która mówiła przede mną, bo to szkoła słów. Oszczędzę sobie tego. Kwestia jest tego typu. Pan wspomniał, że pan ogląda na zarysach film pana Smarzowskiego. Mam w związku z tym do pana pytanie pierwsze. Czy ministerstwo będzie wspierało produkcję tego filmu? To jest raz. Drugie, niedawno wchodziliśmy święto, które nosi nazwę Święto Żołnierzy Wyklętych. To jest terminologia czysto komunistyczna. Właśnie żołnierze byli żołnierzami niezłomnymi, to komuniści ich wykleili. I teraz pan wspominał też o tym, że będzie się walczyło z propagandą antypolską przedstawiającą Polaków jako tych, którzy się przyczynili do mordowania Żydów podczas II wojny światowej. A co jeżeli chodzi o kwestię opluwania żołnierzy niezłomnych, bo ciągle w tym internecie czy w innych mediach, w mediach lewicowych, to pragnę podkreślić, mamy do czynienia z nagonką na tych żołnierzy, za ludzi, którzy walczyli o wolność i nierzadko zaczęli zdrowe życie przy tej okazji. To są tylko te dwa pytania, które miałem panu zadać, czy to wszystko. Pan, jeśli chodzi o tę ostatnią kwestię, to ja bym na to spokojniej patrzył. Otóż mieliśmy jeszcze naprawdę kilka lat temu, a już nie mówiąc o latach 90. taką sytuację, że w polskim Sejmie, kiedy próbowano uczcić jakiegoś bohatera z kategorii żołnierzy wyklętych czy żołnierzy niezłomnych, to wybuchała potężna dyskusja z trybuny sejmowej, gdzie jeszcze byli politycy, były siły polityczne, które gardłowały, że to są przecież bandyci,
którzy mordowali własnych rodaków i tak dalej, że niepotrzebna wojna była i że to byli bandyci. I używali sformułowania bandyci. Otóż w ostatnich latach, nawet w poprzedniej kadencji Sejmu, kiedy jeszcze resztówka SLD była w Sejmie, jak po kolejne uchwały honorujące tych żołnierzy były ogłaszane, grzecznie wstawali i przez aklamację te uchwały przyjmowali. W tej sprawie spór został wygrany. Moim zdaniem to już jakiś margines, pan coś jeszcze w internecie zauważył, no w internecie wszystko można znaleźć, tak? Ale w domenie publicznej, takiej bardziej transparentnej, takiej, którą wszyscy widzą, czyli wystąpienia publiczne i tak dalej, już nie ma tego sformułowania. Już nikt nie ośmiela się nazywać tych ludzi bandytami. No przepraszam, są duże artykuły w Gazecie Wyborczej, przepraszam, lewicowej prasie tak zwanej, które mówią, że Bury przyczynił się do wymordowania białoruskich wiosek, czyli jest debata na ten temat cały czas. Jeśli chodzi o tak, oceny konkretnych osób, które i historii ich życia, czy historii ich działań, to się zdarzają rzeczywiście takie opisy, ale generalnie to zjawisko już tak oceniane nie jest. Zjawisko żołnierzy wyklętych czy żołnierzy niezłomnych. Moim zdaniem ten spór historyczny o nich, tak samo jak o Kuklińskiego, jak o Jaruzelskiego, w dużej mierze został wygrany. I to jest akurat sukces polskich historyków, polityków, którzy o to zabiegali. Jeśli chodzi o te działania dyfamacyjne wobec państwa czy narodu polskiego, to uważam, że tutaj trzeba się skupić na jednej konkretnej rzeczy, bo to jest najbardziej bolesne. Tak? Poza budowaniem własnej pozytywnej narracji, opowiadaniem prawdy po prostu o tym, jak było, bo to trzeba robić, trzeba walczyć ze zjawiskiem, które się strasznie rozlało, mianowicie o tych polskich obozach mówię, tak? Polskie obozy śmierci, polskie obozy zagłady, polskie obozy koncentracyjne, bo to przybrało taką skalę, że polskie placówki dyplomatyczne wychwytują rocznie 140 takich przypadków na świecie, czyli co 2,5 dnia gdzieś ktoś pisze polskie obozy, albo mówi polskie w sferze publicznej, polskie obozy, tak? A placówki nie wychwytują wszystkiego, więc można przypuszczać, że tego jest znacznie więcej. I z tym trzeba jednak skuteczną walkę rozpocząć. Ja jestem za tym, żeby to była walka, która się kończy po prostu wyrokami sądowymi i karami finansowymi, bo to może być dolegliwe, jeśli jeden czy dwa takie wyroki się wywalczy, w kraju, w którym to zrobiono, w którym takie sformułowanie padło, poprzez wynajęcie bardzo dobrej, sprawnej kancelarii prawnej w kraju, w którym to się zdarzyło, za pieniądze nasze, bo musimy to sfinansować. Jeśli kilka takich wyroków gdzieś zapadnie, to potem naprawdę no, pójdzie taka fama, że lepiej tego sformułowania nie używać, bo to może uderzyć po kieszeni. Mało tego, muszę państwu powiedzieć, że ja byłem w poprzednich dwóch kadencjach, teraz nie mogę, bo jestem w ministerstwie, ale w poprzednich dwóch kadencjach wiceprzewodniczącym polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej. Miałem w związku z tym dosyć intensywny kontakt z Żydami z Izraela i z diaspory również. I kiedy o tym rozmawialiśmy, oni bardzo często żyją swoimi sprawami, więc o tym często nie wiedzieli, że takie sformułowania są używane, to najczęściej reakcja była taka, że kompletne zdumienie i oburzenie. Jak to? No przecież my pamiętamy, kto nas mordował, kto te obozy zbudował. Jakie tam były napisy, w jakim języku? Macht frei, tak? A nie po polsku coś. Więc oni mogą być naszymi sojusznikami. Nawet czasami pojawiły się takie postulaty, włączmy to sformułowanie do kategorii kłamstwa oświęcimskiego. A kłamstwo oświęcimskie jest w wielu kodeksach karnych, w wielu krajach Europy traktowane no, w kategoriach przestępstwa, za które się karze. Żydzi to wywalczyli, moim zdaniem słusznie. Żydzi to wywalczyli i spróbujmy zrobić mniej więcej to samo, tak, że mówienie o polskich obozach jest takim kłamstwem, które trzeba tak ukarać, jak za kłamstwo oświęcimskie. Możemy mieć tutaj potężnych sojuszników w tej sprawie. Jeszcze pan pytał o Wołyń Smarzowskiego. Tak, wspieramy ten film. Nie tylko on dostał dofinansowanie dosyć solidne z PiS-u, ale ze względu na to, że się okazało, że on jest z wielkim pietyzmem zrobiony. Kilka języków w tym filmie. Polacy mówią z tym zaśpiewem wschodnim, wszyscy aktorzy musieli się wyuczyć i tak dalej, z wielkim pietyzmem i realizmem zrobione. Okazało się, że jest droższy niż twórcy przewidzieli, więc znaleźliśmy mechanizm dofinansowania tego filmu, on będzie dofinansowany. Myśmy go obejrzeli trochę wcześniej z bardzo prostej przyczyny i myślę, że państwo to rozumieją. Ten film wywoła dyskusję międzynarodową. My musimy być do tej dyskusji dobrze przygotowani.
My politycy musimy być dobrze do tej dyskusji przygotowani. Z politykami ukraińskimi, z politykami rosyjskimi, być może z politykami niemieckimi, tak? Bo myślę, że ten film zrobi duże wrażenie i będą mogły być różne zastrzeżenia związane z tym, co mówiłem poprzednio. Rozłożenie akcentów i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego ten film chcieliśmy nieco wcześniej poznać, żeby się do tej dyskusji międzynarodowej ewentualnej przygotować. Ale ten film zasługuje na wsparcie i to wsparcie ma. Zacieram mikrofon. Rządzę. Panie ministrze, kiedy możemy liczyć na kolejne spotkanie z panem ministrem? W nieco szerszym planie. Ja przepraszam, myślę, że i tak nie wszyscy zdążą się zapytać o to, co by chcieli. Czy jeżeli czas panu ministrowi pozwoli? Nie, przepraszam. Jeszcze nie skończyłem. Przepraszam. Czy jeżeli czas panu ministrowi pozwoli, możemy na to liczyć? Drugie pytanie, które mnie interesuje też. Dwa razy pan minister był użyć głoska słowa książka. Mowa była o filmach, o koncertach jazzowych, takich, siakich i owakich. Zanim ja byłem kulturoznawcą, ja byłem literaturoznawcą. Czytam rozmaitego rodzaju informacje, że w Polsce nikt nie czyta. Jest to dla mnie wielka bzdura. Nie wiem, kto robi te ankiety sygnowane przez Bibliotekę Narodową. Ja trochę czytam, rozglądam się tramwajem, kolejce, widzę, ludzie czytają. Natomiast sytuacja książki, począwszy od tych korzeni, od serii Biblioteka Narodowa, chyba nie jest dobra, gdzie wydawana była klasyka literatury polskiej, krytycznym opracowaniem. Osłonęłem z takim wianuszkiem, jak gdyby, co należało jakoś do tradycji pokoleń, jak gdyby się na to wychowywały. I jak gdyby, dlaczego ta książka jest tak wroga, że czasami ja muszę się zastanowić, czy jako profesor UG zarabiam bardzo dużo, ale natomiast się waham, czy kupić to, czy kupić coś zupełnie innego. Czy coś w tej sytuacji książki, nie tylko papierowej, opartej audiobooków, w przypadku klasyki literatury polskiej, jest bardzo uboga. Są audiobooki związane ze Stephenem Kingiem, to jest klasyka literatury sensacyjnej. Lalka jest porządnie czytana przez Zapasiewicza, pana Tadeusza czyta Globisz bardzo dobrze, i długo nic. Jeśli chodzi o kolejne spotkanie, przepraszam, bo od tego w ogóle powinienem zacząć, od przeprosin, że już dwa razy się umawialiśmy i dwa razy to spotkanie było odkładane i dopiero dzisiaj się udało, ale naprawdę te pierwsze 3 miesiące w ministerstwie, do którego jak się weszło, to się okazało, że strasznie dużo do zrobienia, bo no przepraszam, będę jednak krytyczny wobec poprzedników, bo polityki kulturalnej poprzednich 8 lat nie było. Trzeba było po prostu ją zaimplementować, a urzędnicy naprawdę, proszę mi wierzyć, byli szczęśliwi, że wreszcie mają co robić. Więc wymagało to jednak dosyć sporej aktywności i czasami jakieś umawianie się poza Warszawą okazało się niemożliwe do zrealizowania. Teraz już trochę to jest ułożone, więc szans jest więcej. Więc ja oczywiście odpowiem nawet interesownie. Ja jestem zainteresowany kolejnymi spotkaniami również dlatego, że ja mam mandat poselski z Gdańska i Okręgu Gdańskiego, więc im więcej spotkań, to leży w moim interesie, więc jestem zainteresowany. Jeśli chodzi o czytelnictwo, ja też mam takie wrażenie jak pan, że ja nie wiem, jak czytać te statystyki. Jak mówią, że połowa Polaków nie czyta, to ja widzę ten drugi kawałek słoika, tak? Ale połowa czyta. Teraz pytanie, na czym się skupiać, tak? Znaczy, z czego się cieszyć, a czym się martwić. Ja się cieszę, że połowa czyta. Pytanie, co czytają, oczywiście, ile czytają i tak dalej, i tak dalej. I myślę rzeczywiście, że to jest więcej. Ja też nie rozumiem, w jaki sposób to się mierzy, ale... To też jest polityczna chyba ankieta. Może. Ale jest ten narodowy program tam wspierania czytelnictwa, są różne akcje, takie czasami celebryckie, więc wręcz wokół tego organizowane, żeby jakiś snobizm wytworzyć na czytanie i tak dalej, zachęcać. Do czytania taki program jest. Jeśli chodzi o Bibliotekę Narodową, no ja ostatnio rozmawiałem z Adolfem Józwenko, szefem Solineum. On mnie zapewniał, że jednak ambitnie ta seria Biblioteki Narodowej będzie kontynuowana. Wymieniał mi nawet tam szereg tytułów, które są zaplanowane na kolejne lata, dzieł literatury polskiej i nie tylko, światowej również. Ale nie jestem w stanie teraz panu powtórzyć, bo tego szczegółowo nie pamiętam. Musiałbym mieć dokument, który mi przedstawił. A jeśli chodzi o
cenę książki. Była taka próba zaimplementowania w Polsce takiego prawa Langa, czyli ustawy Langa z Francji, pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu. To PSL forsował, ale niezależnie od tego, kto to forsował, uważam, że to była dosyć interesująca próba. Tylko że potem, jak sprawdziliśmy, Platforma była przeciw, PSL, no, w koalicji się pokłócili, to była taka próba wprowadzenia takiej zasady, tak, ona bardziej skomplikowana jest, ale z grubsza chodziło o to, żeby była jednolita cena tej samej książki we wszystkich punktach sprzedaży, tak? Do tego się ta idea sprowadzała. Żeby marże tam w różnych miejscach, w różnych tych nie były nadmiernie podwyższane. Tylko że okazało się, że we Francji z różnych względów to się sprawdziło, nie tylko jeśli chodzi o cenę książki, ale też o ratowanie małych księgarni. A w innych krajach, które skopiowały ustawę Langa, to się kompletnie nie sprawdziło i przyniosło efekt odwrotny od zamierzonego. Ja nie wiem dlaczego. To mi analitycy przedstawiali, że takie są efekty. Nie wiem dlaczego tak jest. Myślę, że musimy do tego wrócić i jakąś refleksję w tej sprawie uruchomić i się jeszcze raz nad tym zastanowić. Jeśli chodzi o audiobooki, to właśnie teraz rozpoczynamy taką akcję i mamy sojuszników w postaci Francji i Niemiec, żeby dyrektywą unijną znieść VAT na audiobooki, bo one są owatowane. Tak jak wszystkie normalne, komercyjne produkty. My chcemy po prostu, żeby Unia Europejska uznała, że to jest książka. No i VAT powinien być taki jak na książkę. Wtedy będzie niższa cena. Ja mam kilka pytań, ale ponieważ brakuje czasu, to już będę się streszczał. Mam pytanie od Polaków zamieszkałych na Gnieźnieźnie w obecnych granicach Litwy. Drogą, mam nadzieję. Tam jest około 300 tysięcy Polaków, którzy pozostali po wojnie, pozbawieni elit, bo elity zostały wywiezione albo na wschód, albo musiały się przeflancować do Polski, tu zostały dobite. Ci Polacy tam pomimo bolszewizmu utrzymali polskość. Teraz 25-26 lat walczą z Litwinami, którzy ich deptują w ziemię. Walka o polskie szkoły jest. Polskie rządy do tej pory, można powiedzieć, miały to lekko w nosie, bo ważna była przyjaźń z rządem litewskim, z ludźmi, którzy grabią polską ziemię w okolicach Wilna. Ten były prezydent litewski, Landsbergis, rozpoczął tą działalność, przenoszenie ziemi, coś nowego. Pytanie jest o, co Polska, co rząd polski zrobi, żeby Litwinom pokazać, gdzie jest ich miejsce, jak się mają zachowywać w stosunku do Polaków, w relacji do zobowiązań, które, nawiasem mówiąc, wynikają z członkostwa w Unii. To jest jedno i z tego, co obiecali w momencie, kiedy się walił komunizm, i była obiecana autonomia dla Polaków, jak mieli Litwini cienko. To tak wtedy mówi. Teraz jest zupełnie inaczej. To jest jeden temat. Drugi temat to kwestia kultury tak szeroko pojętej. Warszawa jak wchodziła do Polski, to zaraz za sowieckimi czołgami szła kultura sowiecka. Pan Sokorski i spółka, cała ta banda, cała ta chołota weszła. Co zrobili? Opanowali kino, opanowali kino, to już dla Lenina było, wiadomo. Film to było na te. Prosiłbym o uwzględnienie, że jeszcze... Zgoda, więc ja się streszam. Za chwilę tutaj w Gdańsku będzie, fetowany taki facet, który łgał w polskim filmie, wysyłał polskich ułanów z lancami na czołgi, w myśl propagandy goebbelsowskiej i mamy go fetować, bo ma 90 lat. A jeszcze ktoś dofinansował film obok. Ale to już tak pomijam. Jak by pan było uprzejmy się wypowiedzieć na pytanie? Proszę bardzo, ja akurat rzeczywistość na Gnieźnieźnie znam dobrze, bo pracowałem jako dziennikarz telewizyjny dla telewizji tamtejszej i robiłem programy właśnie dla Polaków, więc poznałem dobrze i rzeczywistość, i problemy. I powiem tak, moim zdaniem trzeba robić jedno i drugie. Trzeba zarówno próbować utrzymywać dobre relacje z państwem litewskim i z politykami litewskimi i zabiegać o to, żeby wreszcie prawa, żeby uznali prawa Polaków tam żyjących, mniejszości polskiej tam żyjącej, a w niektórych powiatach większości, wynikających ze standardów, które obowiązują w Unii Europejskiej,
bo my tych standardów przestrzegamy w odniesieniu do niewielkiej grupy i zwarcie żyjących w powiecie puńskim mniejszości litewskiej, a po drugiej stronie takiej wrażliwości nie ma. Trzeba robić po prostu jedno i drugie. Nie jestem za tym, żeby Litwinom nam gdzieś, jak pan to sformułował, pokazywać, gdzie jest ich miejsce. Trzeba też troszkę zrozumieć. Tu w kategoriach empatii spróbuję to opisać. Kompleks, ale nie, trzeba też trochę zrozumieć kompleks małego narodu, którego wrażliwość narodowa została odrodzona w XIX wieku w dużej mierze konfrontacji z polskością, bo polskość kulturowo była tak atrakcyjna, że ich prawie totalnie wynarodowiła w sensie kulturowym. Tak? I oni w konfrontacji z polskością właściwie odradzali swoje poczucie narodowe. I ten kompleks jest wciąż żywy i to jest też kompleks skali, tak? Bo to jest naród 10 razy mniej liczny niż Polska, niż Polacy, tak? Niż Polacy. Więc moim zdaniem w interesie państwa polskiego jest utrzymywanie jak najlepszych kontaktów z politykami litewskimi i z państwem litewskim, również dlatego, że nie powinniśmy dać się dzielić komuś, komu zależy na tym, żebyśmy się dzielili. My z Litwinami, Ukraińcy z nami i tak dalej, bo jest taki naród, czy takie państwo, które chętnie by stosowało zasadę divide et impera. Puszczamy, to oni wchodzą. I wie pan, od dobrych relacji z państwem litewskim i z politykami litewskimi zależy to, czy będziemy skuteczni w egzekwowaniu należnych praw Polakom na Litwie. Jak będziemy, nie wiem, ich poniżać, to moim zdaniem nic nie wybaczy. A ta druga, pan tak w sposób zakamuflowany o tym mówił, a ja powiem wprost, bo nawet dzisiaj też tej audycji radiowej w TPN przez pana Jacka Żakowskiego byłem prowokacyjnie o to pytany. Uważam, że Andrzej Wajda ma poważny dorobek w polskiej kulturze, jest wybitnym filmowcem, wiele jego filmów jest poruszających do dziś, można na temat każdego filmu dyskutować o jego słabościach, zaletach itd., itd. Ja na przykład osobiście uważam, że najwybitniejszym filmem wyprodukowanym w czasach PRL-u jest Ziemia obiecana, tego dokładnie reżysera. Natomiast właśnie tutaj spór o to, czy go honorować w Gdańsku, czy nie honorować. Ja oceniam tak, no pan Andrzej Wajda też nie jest, nie wiem, poza tym, że jest artystą, też jest po prostu twardym człowiekiem, obywatelem, tak? Więc on wie, że jeśli się angażuje w życie polityczne, a angażuje się, to ma też swoje konsekwencje. I myślę, że to nie jest dla niego jakiś poważny problem. I mówiąc o młodzieży, że mu bierze to na klatę, że akcja budzi reakcję, tak? Wiadomo, w co się angażował, gdzie był, w których komitetach, jak się jeszcze dzisiaj wypowiadał o sytuacjach politycznych. No tak jest, myślę, że on się na to nie obraża, że w związku z tym jest jakaś reakcja na jego aktywność polityczną. Ale niezależnie od tego, bo ona może mi się nie podobać, on ocenia surowo i niesprawiedliwie moje środowisko polityczne, ale uważam, że jest wybitnym twórcą kultury i stworzył wybitny film. Ja to oddzielam po prostu. Przedostatnie pytanie. Jeszcze jedno słowo. Ja mam taką propozycję, żeby Ministerstwo Kultury ogłosiło konkurs na wskazanie, gdzie jest państwo na Ziobro. Bo ja się swojej autorki niemieckiego kiedyś pytałem, nie była w stanie mi pokazać, gdzie jest na Ziobro. To ja wam powiem anegdotę. Muzeum Powstania Warszawskiego są przewodnicy, bo tam dużo cudzoziemców przyjeżdżają z zorganizowanej grupy. Są też przewodnicy operujący językiem niemieckim. Taka młoda przewodniczka, bardzo dobrze operująca językiem niemieckim, opowiadała mi, że no, prowadza właśnie wycieczki niemieckie, że prawie w każdej grupie niemieckiej znajdzie się ktoś, bo wiadomo, jak to muzeum wygląda, ono jest narracyjne, tak? Najpierw opowieść o kampanii wrześniowej, potem o początkach okupacji Warszawy, tam terror niemiecki, rozporządzenia niemieckie itd., itd. Dopiero potem dochodzimy do Powstania Warszawskiego. I ona tak po kolei opowiada i zawsze w każdej grupie się znajdzie ktoś, bo ona mówi o napaści Niemiec na Polskę, o rozporządzeniach władz, okupacyjnych władz niemieckich, o terrorze niemieckim i zawsze ktoś się znajdzie w tej wycieczce niemieckiej, który mówi, próbuje ją korygować i mówi, proszę nie używać takich pojęć, czy jest anachroniczne. Wiadomo, że cały świat już mówi nazistowski, nazistowska napaść, nazistowskie rozporządzenia, nazistowska okupacja, nazistowskie okrucieństwo. No i są w takim sporze. Ona mówi jednak swoje, a ten jej ciągle zwraca uwagę, tak?
I w końcu dochodzą do takiej gabloty, jak ktoś był w Powstaniu Warszawskim, to pewnie wie, że jest taka gablota, gdzie są tabliczki. I ona mówi tak, proszę się przyjrzeć tym tabliczkom. Ta wisiała na ławce w parku, a ta w tramwaju, a ta w restauracji, a ta w kawiarni. I mówi do tego gościa, niech pan przeczyta, co tu jest napisane. Nur für Deutsche. I milczy już do końca. Panie ministrze, chciałem zadać panu pytanie, jako były członek zespołu sterującego programu Priorytetu Literatury. Ja wiem, że pana, w pana zakresie gestii nie leży akurat literatura, tylko to jest, się pani minister gardzi się tym zajmuje teraz, ale też nie o literaturze chciałbym mówić, tylko chciałbym pana prosić o skomentowanie pewnego stosunkowo drobnego faktu. Otóż w dniu dzisiejszym ministerstwo ogłosiło decyzje dotyczące dofinansowania, jakie otrzymają przeróżne czasopisma. Czasopisma, które zajmują się kulturą, filozofią. I tak się jakoś okazało, że właściwie wszystkie czasopisma, które otrzymują dotacje znaczące dla swojego istnienia wysokości, to są czasopisma związane, tak rzec, z prawą stroną kultury naszej. Natomiast takie czasopisma jak Przegląd Polityczny, Borussia, Krytyka Polityczna otrzymały dotacje w wysokości zero. I teraz ja chciałem powiedzieć tytułem swego komentarza, bardzo króciutko rzecz jedną. Otóż kiedy byłem członkiem zespołu sterującego literatura, to właściwie nie tylko ja, ale cały mój zespół sterujący przyznawał środki finansowe zarówno w Froncie na wydawanie książek przez wydawnictwo związane z Frontem, Kronosowi, czyli Fundacji imienia hrabiego Cieszkowskiego, jak i Krytyce Politycznej. Prawdę mówiąc, jako ex-zespołu decydujący w bardzo niewielkim wymiarze, bo było nas 5 członków zespołu sterującego, członkowie zespołu sterującego przez 3 lata pełnili swoje zadania, każdy z nas pełni to przez 3 lata. Muszę powiedzieć, że jak się dowiedziałem dzisiaj o tym, jak wygląda sprawa z dotacją dla czasopism, to, no to się trochę zdziwiłem. Bardzo bym prosił o komentarz. I pan, co ja się też od pana dowiedziałem? Bo pan mówi, że to dzisiaj powieszono, tak? No nie miałem czasu ani możliwości zobaczenia tego. Myślę, że będziemy o tym kierunku resortu rozmawiać, ale wokół tej sprawy zawsze wybuchały co roku właściwie. Nie wiem, w jakich latach mam w komitecie sterującym, ale pamiętam, że właśnie co roku wybuchały awantury, że jakieś istotne periodyki kulturalne o charakterze konserwatywnym nie otrzymywały pieniędzy. Dzisiaj rozumiem, że pretensja jest z drugiej strony. Wydaje mi się, że tak nie powinno być, że znaczące i trwale już funkcjonujące w panoramie polskiej kultury periodyki, które się tym zajmują, powinny otrzymywać dotacje. Pewnie jest tak też, znaczy nie na pewno jest tak, że można się też od tych decyzji odwoływać. Myślę, że w trybie odwoławczym będziemy na ten temat rozmawiać, czy to były właściwe decyzje. Tylko tak to mogę teraz skomentować. I ostatnie pytanie. Robert Twert, Klub Młodych PiS Gdańsk. Chciałem się spytać, czy powstaną seriale dla młodych ludzi w telewizji polskiej na temat żołnierzy niezłomnych, na temat Inki i na temat patriotyzmu, szerzenia tutaj działań, jakie naród polski ratował Żydów w latach 39-44, potem o ludziach, którzy zostali wypędzeni z Kresów, a także o samoobronie, jak tutaj film Wołyń, czy powstanie jakiś serial mówiący o bohaterstwie polskim na Kresach podczas walk. Bo młodzi ludzie bardziej dowiadują się o historii w serialach historycznych i z piosenek niż na lekcjach historii. Są po prostu to ciekawsze rzeczy, film i serial. Potem zaczynałem czytać jakąś książkę na temat historii, ale dopiero potem, jak gdzieś usłyszę ciekawą historię z naszego narodu, z dawnych dokonań. Dziękuję. Jeśli chodzi o seriale, to jest zupełnie jeszcze inny mechanizm, to mówię do pani, która się martwiła, że gdzieś będziemy przesuwać środki z PiS-u.
jeszcze zupełnie inny mechanizm finansowania, bo seriale są na ogół finansowane konkretnie przez konkretne telewizje. Nawet nie z PiS-u, PiS nie daje na seriale, PiS daje na filmy dokumentalne, animowane, fabularne, kinowe. Natomiast seriale finansują telewizje, również telewizja publiczna. No ja oczywiście tutaj decyzję podejmuje niezależny prezes telewizji publicznej i czytam wywiady z nim i się dowiaduję, że tak, że on sygnalizuje, że będzie jakiś konkurs na scenariusz o żołnierzach niezłomnych, będzie być może jakiś serial o Pileckim, ale też na przykład usłyszałem, to już może zdradzam prywatną rozmowę, ale trudno, nikt się na mnie nie pogniewa, że on jest jakoś zdziwiony, zdumiony tym, że jeszcze nikt w Polsce nie pomyślał o zrobieniu serialu o tak fascynującej postaci Polaku i Europejczyku, który miał tak fascynujące życie, jak Adam Mickiewicz. Więc kto wie, może i taki serial powstaje. I tym akcentem zakończymy dzisiejsze spotkanie. Jeżeli jest ono bardzo krótkie, to myślę, że może pan minister jeszcze znajdzie chwilę dla nas. Ja chciałbym tylko jeszcze przeprosić tych z Państwa, którzy nie zdążyli się wypowiedzieć, ale sami rozumiecie, że też spotkanie ma ramy czasowe. Trzymam pana bardzo za słowo i dajmy nasze 10 sekund. Pierwsze dotyczy Westerplatte, kiedy zostaną zdjęci z żołnierza sowieckiego z tego pomnika. Byłem w Ostrowcu, kiedy był osłonięty ten pomnik, znamy ten okres. Jest miejsce zupełnie nieadekwatne w tym miejscu, żeby byli, bo jest uczczenie 1939 roku, a ci żołnierze tam wtedy atakowali Polskę. A druga sprawa, chciałbym tutaj, bo było tutaj kilka tematów poruszonych na temat politycy, ministrowie i rząd. Chciałbym powiedzieć, że w kampanii wyborczej, również pan minister, na której byłem minister, wziął udział, gdzie prezentował pan te portfolio, które dzisiaj pan piastuje. I muszę powiedzieć, że wypowiadał się pan na temat programu partii, którą pan reprezentuje. I w tej chwili realizuje pan ten program jako polityk i w pewnym sensie jako specjalista. W związku z tym, jeżeli jakiekolwiek osoby mają jakiekolwiek pretensje, to że jest takie albo inne ukierunkowanie, to było wszystko zawarte w programie wyborczym. Dziękuję za tę ostatnią ocenę. Jeśli chodzi o ten pomnik, to powiem tak, że musimy też jednak do takich rzeczy dosyć ostrożnie podchodzić. Kopiec usypany w latach 60., na którym postawiono ten pomnik, to jest miejsce, to jest dokładnie sprawdzone. To jest miejsce, gdzie się nic nie działo we wrześniu 1939 roku. To było zbyt oddalone od miejsca, gdzie naprawdę walki trwały. I on już moim zdaniem, tak bywa, tak? Mamy takie same spory, nie wiem, o Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, czy o różne inne pomniki. I on się moim zdaniem wpisał już, nie wiem, jakąś panoramę, wizerunek tego miejsca, swoją 50-letnią już historią. Tak, tylko wie pan, możemy sobie dyskutować, tak? Możemy dyskutować, ale moim zdaniem, bo to samo dotyczy tego sporu o inne pomniki, które w czasie PRL-u stawiano i w sprawie których się na przykład z Rosjanami kłócimy, tak? Ja uważam, że jeżeli nie ma symboli komunistycznych w postaci Gwiazdy Czerwonej albo Sierpa i Łota, to moim zdaniem można się zastanawiać, czy takie rzeczy nie powinny jednak przetrwać. Ale to jest kwestia do dyskusji, tak? Bo uważam, że symboliki komunistycznej nie powinno być. I o tym z Rosjanami mówimy otwarcie, jak oni się oburzają, że gdzieś tam jakiś kolejny pomnik jest likwidowany albo no nie ma dla niego po prostu miejsca. Nie wiem, jakby się taką szeroką dyskusję społeczną wzbudzić na temat tego, czy ten pomnik powinien istnieć, czy nie powinien istnieć, albo jakieś detale z niego zniknąć, to nie wiem, jaki byłby efekt, ale on się moim zdaniem jakoś wpisał w trwale w panoramę po prostu powojennego Gdańska. Pytanie, czy obrona Grodna będzie jakoś Musi być, oczywiście. Okej, myślę, że teraz jeżeli teraz zaczniemy zadawać te pytania rwane z publiki, to się zrobi bardzo wielki chaos, a ja chciałbym, żeby to spotkanie się zakończyło po prostu w najbardziej odpowiednim momencie.
Dziękuję Państwu bardzo, dziękuję. Ja bardzo dziękuję.